Witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Underground Garage. I proszę Państwa, trafiło mi się zlecenie z Blackline'em A70 w kwocie 3900 dolarów. No bo tutaj jest jakaś teoria tego typu, że ja zły samochód kupiłem i być może. Natomiast ogarniemy sobie znowu hajsiwo. O! I spróbujemy kupić jeszcze jakiś, nie? Czyli Blackline to jest ta niby BMW, nie? No dobra, zdiagnozuję auto. I co wy byście tam chcieli? Kompresor, pasek na napędowy układ kierowniczy, dobra. Ciśniemy, słuchajcie. No to jest fajna kaska, naprawdę. Bardzo fajna kaska i warto byłoby ją przytulić, nie? Co wy tam byście chcieli ode mnie jeszcze? O kurna, poważnie? Wszystko to do demontażu idzie. Żartowałem, nie to. Czekajcie, trójeczka to będzie co? Karoseria, tak? Może niekoniecznie chciałbym wszystko rozbierać. A wnętrze? Otwórz to. Dobra, co tam jeszcze? Ty no, nie gadaj, że ja wszystko muszę tu rozebrać. Nie no, to chyba nie. Dobrze, uno momento. Zdejmijmy koła. No, takich napraw to my jeszcze nie mieliśmy. Pozdejmujemy, co się da. Jeszcze trzeba tutaj. No, zobaczymy, jak nam to pójdzie. Kasiora 3900, no to już pozwoli nam na jakieś poważniejsze ruchy, nie? Bo doliczymy to, proszę Państwa, jeszcze do całej reszty tego badziewia. Poproszę czwóreczkę, o, będzie łatwiej. I co to tutaj Cię boli? Czyli tak, demontaż tego wszystkiego musi się odbyć. Dobra. Chyba poważne uszkodzenie. Dobrze, zobaczmy jak to tam dalej pójdzie. O, i teraz już mogę. Gdzieś jeszcze śruby są? Gdzieś jeszcze... A, tam. No dobra, to teraz tak, wróćmy do jedyneczki. Kompresor klimatyzacji. I tutaj jeszcze mamy... Dobra, na całe szczęście nie musimy wszystkiego demontować. Części samochodowe mają własny wskaźnik trwałości i stany zużycia. Aha, no to takie nowe coś tutaj. Samochód nie ruszy, gdy kluczowa część jest uszkodzona. Części nie mogą być naprawione w tym stanie, czyli od 0 do 15%. O! Od 16 do 17% części mogą być naprawione w tym stanie, czyli w końcu... Trzeba będzie je wymieniać prawdopodobnie, nie? A to też nowe. Dobra. Ja wszystko mu ponaprawiam, co mogę. Ale słuchajcie, chyba nam kasa leci teraz za naprawy. Zobaczmy.
Tak? Czy to nam dodają, kuźwa, bo już nie wiem. 5300. Nie, leci nam kasa. A, to już skończyło się Eldorado. A, widzicie. No dobra, naprawmy to tylko, co trzeba. Skończyło się, moi drodzy, Eldorado. To już nie opłaca się naprawiać wszystkiego. No dobra. Złóżmy auto w takim wypadku. I teraz... Alt. O. I zamontujmy. Dobrze. To mamy. Dalej. Skupmy się tutaj. Otwórzmy machę. Silnik ja bym chciał. O, to jest trwałość 48%. Czekajcie, ale weźmy kompresor klimatyzacji, weźmy go troszeczkę lepiej ogarnijmy. Możemy? Gdzie jestem? O, jest uszkodzony. Czemu on się... Nie wiem, ja go nie zauważyłem, czy on się nie wyświetlił? Dobra. Dobrze, diagnoza i montuj. $5022. Dobrze. 77%. Dobra, i teraz auto ogarnijmy jeszcze tutaj. Weźmy czwóreczkę, będzie prościej to montować. No, to teraz, słuchajcie, teraz, jak już kasa nam leci za naprawianie takich rzeczy, jak nam pobierają, no to teraz to trzeba się już zastanowić nad tym, czy warto naprawiać daną część ponad to, co jest do naprawy, nie? Bo wcześniej nam kasy nie pobierało, teraz już nam pobiera. Więc wiadomym jest, że klient to jeżeli ma coś uszkodzonego, no to on płaci za to, że naprawimy mu uszkodzoną część, a nie kuźwa... Że wszystkie, bo nas o to nie prosił, nie? Czekajcie chwilę, to jest tarcza hamulcowa, poziom pierwszy, dobra. I jest tu. I dobra. Coś tutaj jeszcze muszę? Oprócz felg? Dobra, klocki. Okej. Tu ładnie, elegancko. I opony, jeszcze kierownicę tylko zamontujemy. No i dobra, i możemy przestawić samochód do strefy dostawy. Tu już też nam pokazuje te strefy dostawy, zobaczcie, gdzie konkretnie, bo był taki motyw, że nie pokazywało, ale też pamiętamy o tym, że był problem, że nawet jak tutaj dostarczyliśmy, to trzeba było też po kilka razy to robić. O, i proszę bardzo, 3000. 3900 dokładnie wpadło na konto. Tutaj mamy te aktywne zadania.
Aha, zaraz. Zaliczyło nam, czekajcie, zaliczyło nam chyba kupno tego pojazdu. W końcu masz własne auto, a Depp przygotowała idealną trasę, aby je przetestować. Ta pierwsza jazda to pokazanie, z czego ty i twój wóz jesteście zrobieni. Przekraczaj swoje granice, pokonuj zakręty i poczuj drogę. Udowodnij, że jesteś gotowy na nadchodzące wyzwania. No dobra. Oho. Odczytajmy wiadomość od niej. W końcu dorobiłeś się własnych kółek, co? Wyślę ci szczegóły trasy, którą możesz wypróbować. Czas sprawdzić, co potrafi ten samochód. No, fajnie. Osiągnij i wygraj time attack. Moim złomem? Kuźwa, a którego ja kupiłem? To chyba był ten, nie? To było chyba to. Tylko, że on nie jeździ. No dobrze, no. Chwilunia. No. A czy ja mogę przykładowo pojechać tym samochodem? Czujecie, bo... Aha, pad przestał działać. A to dlaczego znowu pad przestał działać? O, już działa. Albo odłączyć i podłączyć. Zobaczymy, czy tym samochodem możemy, no bo to wiecie. Rzecz jest tego typu, że mój nie jeździ, nie? Dobra, a? Ach, matko i córko. Ale ten samochód Depp, to nie jest zbyt dobry. Postarajmy się nie rozwalić, nie? Boże, ludzie! Ach, miałem się nie rozwalić. To inni uczestnicy drogi. Nie można szaleć, słuchajcie, tym samochodem. On ma do dupy hamulce. To ile ja mam tych okrążeń zrobić? Cicho tam, ja cię potrąbię, kurna, ale nie widzisz, że ja tu się staram bardzo? Na tyle, na ile mogę? O. No ja już raz przewalałem te, dlaczego one tu dalej stoją. Kto je podniósł, kurwa? Ja się pytam grzecznie. Co za burok? Tak się nie robi Pabeluskowi, no jak już Pabelusek, o kurna. Jak Pabelusek przewraca, to już ma leżeć. No, you win, ale ja się w sumie to ścigałem sam ze sobą, no. Jeszcze przewracał resztę znaków. No dobra, w końcu mamy znaczniki. W końcu nam pokazuje, co, gdzie, jak mamy robić. No i dobrze. Proszę Państwa, no można było to samochodem Depp ogarnąć. Teraz nam każą wrócić do garażu, więc podejdźmy. 200 dolców dostaliśmy za to. Mało, ale przynajmniej coś innego, nie? 9122 dolary. I teraz, jeśli chodzi o kwestię... o kwestię naprawy tego naszego pojazdu. Tutaj mamy czarny rynek. Twoja reputacja zapewniła ci zaproszenie na nieuchwytny czarny rynek, gdzie rzadkie części i unikalne samochody są do zdobycia. Jeśli wiesz, kogo zapytać, z pomocą Lisy,
Nawiguj po zakulisowych transakcjach i znajdź ulepszenia, których potrzebujesz, aby pozostać na czele gry. Po prostu trzymaj to w tajemnicy i pamiętaj, że nie wszystko tutaj jest bez zobowiązań. I my mamy dotrzeć na czarny rynek. Co tam się? Goniąc granice. O. To wyścig z czasem. Myślisz, że dasz radę pobić czas? Wyślę ci trasę. Pokaż, co potrafisz. Co, znowu? No, myślę, że na razie to my już żeśmy liznęli tego tematu. Więc ja proponuję, żeby może ogarnąć tutaj ten czarny rynek, bo to nas interere. Weźmy oczywiście auto Depp. I odwiedźmy ten czarny rynek, proszę państwa. Jestem bardzo ciekawy, co my tam jesteśmy w stanie znaleźć. No dobrze, jeśli chodzi o samą grę jako taką, no są aktualizacje, gra staje się coraz bardziej grywalna, że tak powiem. Jeśli chodzi o tematykę, jest fajna, ale jeśli chodzi o pewne rzeczy, które trzeba dopracować, to widzę, że twórcy to robią, także jestem z tego tytułu niezmiernie zadowolony. Ach, my to tam musimy. Co prawda nie powinno być to na zasadzie wykazywania przez graczy, tylko testerów, ale... Ale już dobra. Grunt, że się to dzieje, nie? My, proszę państwa, mamy w tym momencie sprawdzić wybór części dostępnych na czarnym rynku. No, siedzi jakaś panianeczka. Otwórz czarny rynek. No dobrze. Nie każda część jest legalna, ale każda jest najwyższej jakości. Okej, okay, no widzimy po ile, nie? Widzimy po ile. Ja bym może, słuchajcie. A czekajcie, a czy tutaj całe fury też są? Lista zakupów. Ładnie. Czy całe samochody też tu można kupić, bo tam było, że całe fury. Zobaczmy. O, to jest jakiś złomek, ale to... Zobaczcie, 59 115 takie coś kosztuje. A to nie są te takie, słuchajcie, Hondy z szybkich i wściekłych? O Jezu, weź, przestań gadać. No. Co z tobą? To nie są te czarne Hondy z szybkich i wściekłych, co tam Toretto jeździł, kuźwa, z innymi? Zuma, a to Nexa. No nic. No dobra. Wracamy do garażu i fajnie, no. Nie po lampach. Mamy ewentualnie miejsce, w którym możemy kupować części, nie do końca co prawda legalne, ale liczy się fakt, że możemy. No dobrze. Wróciliśmy do garażu i teraz propozycja jest taka, żeby całkowicie rozebrać to nasze cudo, które żeśmy zakupili. Menadżer. To jest ta Nexa. No i zobaczmy. Zdiagnozuj. Tutaj tak na dobrą sprawę, to jak widzimy, to wszystko trzeba... wszystko trzeba ogarnąć. Także roboty jest tu co niemiara. Że zaczynamy rozbierać tę naszą furę.
Naprawdę zastanawia mnie, czy po zrobieniu tego pojazdu będziemy mogli ją sprzedać. Bardzo bym chciał, by tak było. Ale to różnie bywa, nie? Dobrze. Wydaje mi się, że... A mogę się mylić, ale wydaje mi się, że koszt naprawy co po niektórych części będzie tutaj zdecydowanie niższy niż zakup nowy, nie? Tylko jak z opłacalnością, to tego nie wiemy. Dobra. Zajmijmy się może silnikiem. No, aha, to muszę to zdemontować, żeby zmieniać widok. Dobra. O. Mamy te 9000, słuchajcie, na koncie. Może coś za te pieniądze udałoby się tutaj zrobić, aczkolwiek jeśli chodzi o kwestie związane z taką dłubaninką tutaj, wydaje mi się, że to będzie trzeba robić na raty. A znowu, żeby robić na raty, to my potrzebujemy mieć również możliwość zarabiania pieniędzy. I żeby zarabiać pieniądze, musimy robić zlecenia. I żeby robić zlecenia znowu, bo to wszystko powiązane jest ze sobą, to musimy mieć drugi podnośnik, bo jeżeli ten tutaj będzie rozebrany i będzie nam na podnośniku stał, to my musimy mieć ten drugi podnośnik, co by te zlecenia ogarniać. Chyba że jakimś cudem będzie można rozebrany samochód z tego podnośnika zdjąć. Może i tak. Cholera wie. Warto byłoby się o tym przekonać. Zostanie sama rama, przykładowo, nie? To może, może. Dobra. To mamy ogarnięte. No dawaj, dawaj. Cały silnik rozbiorę, bo... Wiadomo. Robimy go od podstaw w sumie. A jeśli ma być tak fajnie zrobiony, no to wypadałoby jednak sprawdzić każdą śrubkę tak naprawdę. My kupiliśmy go za psie pieniądze. Oczywiście po obniżkach, nie? Bo to... Wtedy jak te 15 tysięcy kosztował, nie, no to była przesada. Ale wydaje mi się, że ten samochód jest kompletny. Oczywiście to się może za chwilę zmienić, tak? Jak będziemy go robić i będziemy go składać później, to może się okazać, że tam jakichś części nie było, które trzeba byłoby dokupić. Natomiast tak na pierwszy rzut oka się wydaje, że auto jest kompletne, nie? I nie wszystko wymaga naprawy. Tutaj mamy 80% przykładowo części. No, ta pompa sprzęgła no, wymagałaby wymiany albo naprawy. Akumulator. Akumulator, proszę bardzo, 80%. No. Także takie chocki klocki. Słuchajcie, a może... jak myślicie? Czy dobrym pomysłem byłoby przykładowo kupowanie takich szrotów na części i wykorzystywanie ich wiecie, w naprawach innych pojazdów? Bo może to jest jakaś myśl. Może to jest jakaś myśl. Warto byłoby to skonsultować z wami, żebyście się tam wypowiedzieli na ten temat. Natomiast jeśli chodzi o demontaż tego wszystkiego,
Ja to robię po to, żeby, no, tak jak powiedziałem, o każdą część zadbać. Co tam do piaskowania jeszcze, to do piaskowania ta rama będzie musiała pójść do piaskowania, ale będziemy też potrzebowali, słuchajcie, naprawić lakiernię albo malarnię, jak żeśmy to już ustalili, że można i tak mówić. No bo przecież potem będziemy musieli to cudo pomalować, nie? No dobrze, ale że czas nam nieubłaganie płynie, ja myślę, że pozostałe kwestie związane z tym pojazdem będziemy robili w kolejnym odcinku. Natomiast ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.